Dzień dobry panie i panowie, z tej strony Jacek Sopotnicki, Jakaczek Sputnik, specjalnie dla Fotoformy i bohaterem dzisiejszego odcinka nie będzie jeden aparat, a wiele aparatów. Konkretnie dzisiejszy odcinek zatytułowany jest Nasze polecane aparaty dla początkującego. Czyli krótko rzecz mówiąc, chcecie zacząć swoją przygodę z fotografią, z filmowaniem, chcecie dobrego aparatu, ale nie chcecie wydać całej masy pieniędzy, co jest oczywiste dla osób początkujących. Więc stworzyliśmy taką listę aparatów, które osobiście polecamy, bardzo lubimy i uważamy, że są świetnymi aparatami, żeby rozpocząć w ogóle swoją przygodę z fotografowaniem. Okej, nie będziemy wiele gadać. Aha, może jedna bardzo ważna uwaga. To nie jest wyczerpująca lista wszystkich aparatów, które są fajne, żeby rozpocząć swoją przygodę z fotografowaniem, ale jest to lista aparatów, które uważamy, że warto na nie spojrzeć, warto im się przyjrzeć. Lista aparatów, które bardzo lubimy, które testowaliśmy, które uważamy za wartościowy wybór. Więc zaczynajmy od listy. Ja mam tutaj taką ściągę na swoim telefonie. Przygotowałem sobie wcześniej, czyli zaczynamy od stajni Canona. Canon M50 i Canon M50 Mark II. Obydwa aparaty wciąż, to znaczy M50 Mark II jest stosunkowo nowy, M50 wciąż jest świetnym aparatem, M50 Mark II ulepszony autofokus, bardziej intuicyjny, testowałem go, jest naprawdę fajny. I teraz co wyróżnia te aparaty i do czego one są dobre i tutaj takie konkretne rekomendacje i w wielkim skrócie takie najważniejsze funkcje. To nie będą wyczerpujące recenzje każdego aparatu, bo na naszym kanale możecie znaleźć na przykład recenzję Canona M50 Mark II, taką w pełną wyczerpującą, ale najważniejsze rzeczy. Co jest najważniejsze, jeżeli chcecie nagrywać filmy, tutaj macie 4K, macie duży współczynnik przycięcia, w związku z czym aparat może mieć pewne wady dla osób, które chcą nim vlogować, ale jest dużo vlogerów, którzy nim działają. Wtedy zaopatrzcie się w troszeczkę dłuższą rączkę, żeby ten aparat dalej od waszej twarzy mógł sobie występować. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrym autofokusem, mamy tutaj do czynienia z bardzo fajnymi kolorami, z zapisem w formacie RAW plików fotografii, więc można sobie spokojnie te zdjęcia obrabiać. Bardzo ładna jakość obrazu. Dostajemy w zestawie całkiem przydatny i użyteczny kitowy obiektyw, w którym od razu można zaczynać. To jest bardzo fajny zakres ogniskowy. Zaczyna się on od 16 mm, czyli 24 w przeliczeniu na pełną klatkę. To bardzo fajne do pejzażu. Mamy też, o ile pamiętam, 55 tam na samej górze. To fajna sytuacja do portretu. W związku z czym dostajecie taki uniwersalny, fajny pakiet, dobrze wykonany, z dotykowym ekranem, dotykową obsługą, z 4K, z jakimś tam, powiedzmy, slow motion, które możecie sobie zastosować jako przeplot, na przykład jeżeli chcecie prowadzić kanał YouTube na podstawie takiego aparatu. Mamy też wejście mikrofonowe, także aparat spełnia w zasadzie wszelkie możliwe wymogi początkującego fotografa, wideografa. Ma też uchylny ekran, co jest bardzo ważne, dzięki któremu możemy się sami oglądać, kiedy nagrywamy takie materiały, jak ten na przykład dzisiejszy. Dobra, idziemy dalej. Kolejnym aparatem, między M50 a M50 Mark II, bo tak bardzo w skrócie powiedziałem, najważniejsza dla mnie, taka najistotniejsza różnica to jest kwestia tego autofokusa. Czyli macie tutaj taką sytuację, że ten autofokus w Mark II został usprawniony, ale to nie znaczy, że Mark I on jest zły. Natomiast znacznie został on poprawiony. Ok, idziemy dalej. Kolejna propozycja na naszej liście to Sony A6100. I dlaczego A6100? Ja osobiście używam Sony A6400 jako swojego aparatu drugiego i aparatu podróżnego. Czyli krótko rzecz ujmując, kiedy jadę sobie na jakieś wakacje, chcę sobie zrobić zdjęcia, ja też dużo robię zdjęć na przykład do banków zdjęć, to bardzo często wykorzystuję ten aparat. Zdjęcia do banków zdjęć nim jak najbardziej przychodzą. Wyskakujący flash, niezmiernie mnie to cieszy zawsze. Ale aparat A6000, tylko to jest A6400. I teraz możecie sobie powiedzieć, no dobrze, to masz A6400, a proponujesz tutaj A6100. Więc co jest bardzo ważne, jedyna właściwie różnica między tymi dwoma aparatami, tak naprawdę w gruncie rzeczy, to jest dostępność płaskich profili. Czyli krótko rzecz ujmując, w A6100 tych płaskich profili w nagrywaniu wideo nie ma, natomiast w A6400 są i jest to właściwie pełna gama. Mamy tam te słynne S-logi, mamy też Cine 1, Cine 4, mamy też na przykład HLG, czyli tak zwane HDR. Natomiast prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o na przykład nagrywanie filmów na potrzeby, nie wiem, ślubów, stoka,
na kanał YouTube. Sporo rzeczy, które są na kanale Fotoformy, nagrane są a 6400, szczególnie te, które nagrywałem na zewnątrz. Bardzo lubię wtedy ten aparat sobie wziąć. Tak naprawdę nie używam wtedy żadnych płaskich profili, tylko ten standardowy, który znajduje się w aparacie. Czyli AT6100 jest świetnym aparatem dla osób początkujących, ze względu na to, że z jednej strony nie dają Wam profilu, ale z drugiej strony zostaje Wam troszeczkę więcej pieniędzy w portfelu. I teraz co jest ważne, jeżeli chodzi o ten aparat? Mamy tutaj oczywiście do czynienia z 4K, podobnie jak M50, tutaj nie mamy stabilizacji matrycy, w M50 mamy stabilizację cyfrową, natomiast w Sony A6100 dostajemy stabilizowany obiektyw kitowy, czyli ten obiektyw, który dostajemy w zestawie o zakresie 16-50, też bardzo fajnym zakresie i całkiem sympatycznie pracujący ostry obiektyw z tak zwanym, z tym elektronicznym zoomem. On jest stabilizowany, natomiast sama matryca nie, dopiero w modelu 6600, który jest znacznie droższy. Mamy do czynienia z takim wychylanym o 180 stopni, ekranem. Ja tu sobie tutaj takiego riga kupiłem, żeby sobie mikrofon montować tutaj w tym miejscu, żeby nie blokowało mi to wizji, kiedy filmuję siebie sam. 4K samplowane z 6K. To może dla początkujących wideografów nie jest jakoś bardzo ważne, ale generalnie jakość wideo jest kapitalna. Mamy Full HD do 120 klatek na sekundę. I przede wszystkim, co wyróżnia ten aparat, moim zdaniem, oprócz jakości wideo, która jest kapitalna, to świetny obsługiwany dotykowo autofokus. Autofokus w tym aparacie naprawdę w tej klasie cenowej, jeżeli chodzi o 6100, jest kapitalny. Mamy do czynienia z wykrywaniem twarzy, z wykrywaniem oka, mamy do czynienia z trackingiem i on sobie po prostu świetnie radzi. Czyli krótko rzecz ujmując, jeżeli chcecie vlogować, to ten aparat naprawdę gorąco polecamy do vlogowania. Na przykład ma mały współczynnik przycięcia, świetną jakość wideo i naprawdę, kiedy sobie go tak trzymacie w ręce, chociażby nawet z jakimś małym mikrofonem, to po prostu świetnie śledzi Waszą twarz, nie gubi się w sytuacjach, gdzie jest dużo ruchu, gdzie jest sporo osób, naprawdę jest zabetonowany. Świetny też jest ten moduł trackingu. Niezła żywotność baterii, bardzo Sony poprawiło żywotność baterii. Z jednej strony mamy tutaj te małe baterie NPF, no wolałbym, żeby były oczywiście większe, natomiast jakby zarządzanie energią Sony znacznie się poprawiło dzięki temu A6100 i A6400, dla tych, którzy chcą wydać troszeczkę więcej, dostać płaskie profile, jest ta wydajność całkiem niezła. Dodatkowo jeszcze na korzyść wejścia w system Sony w ogóle, jeżeli chodzi o na przykład tutaj aparat A6100, jest sam fakt, że wszystkie aparaty Sony wykorzystują jeden rodzaj montażu, to jest e-mount, czyli na przykład możecie kupić sobie pełnokrotkowy obiektyw, który będzie miał dłuższą ogniskową w przypadku aparatu z matrycą APS-C, ale dzięki temu możecie na przykład kiedyś, kiedy zapragniecie pełnej klatki i zainwestujecie, nie wiem, w A7 Mark III, A7 Mark IV, w A7 Mark II albo w A1 na 9, w którykolwiek z tych aparatów, macie jakby już gotowy zestaw obiektywów, które można sobie przerzucić na pełnokrotkowy aparat. I oprócz tego oczywiście jest gigantyczny wybór obiektywów na ten montaż E, również tych, które kryją tylko format APS-C. I to jest wielka zaleta wejścia w system Sony. Zdecydowanie żaden inny bezusterkowy system nie ma aż tak rozbudowanej szklarni natywnej, takiej, która jest zbudowana typowo na Bagnet E, nie po konwerterze. No bo oczywiście, jeżeli mówimy o konwerterze, to tutaj Canon i Nikon zdecydowanie błyszczą, natomiast jeżeli chodzi o natywne szkła, tutaj błyszczy Sony i jest to bardzo dobry wybór na początek. Oprócz tego aparat jest mały, ma całkiem wygodny uchwyt, dobrze się go trzyma i bardzo dużo ekstra przycisków wyprowadzonych na obudowę, dzięki którym można sobie go naprawdę fajnie dostosować do swoich potrzeb. Ok, to tyle jeżeli chodzi o aparat A6100. Kolejnym aparatem na naszej liście jest Fuji XE4. I Fuji XE4 to jest w ogóle bardzo ciekawy tutaj kompetytor, tak? Taki konkurent, jeżeli chodzi o stajnie Sony i też o Canon M50. Natomiast no, przedstawia naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże możliwości sobą. To jest aparat mały, kompaktowy i ja bym zaliczył go do takiej grupy, której tutaj właściwie nie ma na tej liście, takiej grupy aparatów lifestyle'owych. Że oprócz tego, że on ma naprawdę fantastyczne możliwości, piękną jakość obrazu, czyli krótko rzecz ujmując, można nim wykonywać zarówno takie amatorskie sesje, ale i też profesjonalne sesje spokojnie, jak podobnie poprzednimi aparatami wymienionymi, to oprócz tego on jest ładny. On
Nie jest, powiedzmy, najbardziej ergonomiczny, jeżeli chodzi o uchwyt, ale jest po prostu aparatem bardzo ładny. Można sobie dokupić do niego takie skórzane gripy, różne dodatkowe uchwyty i tak dalej. Jeżeli chodzi o akcesoria, tutaj Fuji zdecydowanie wychodzi naprzeciw, jeżeli chodzi o tą ergonomię. Czyli to oznacza, że Fuji słucha jakby swoich użytkowników. Natomiast, co ważne, mamy tutaj do czynienia ze slow motion w Full HD do 240 klatek na sekundę. Mamy dodatkowo tutaj 4K do 30 klatek na sekundę, ale mamy też zapis DCI. Mamy do zewnętrznych rekorderów zapis w 10 bitach 4K. Także no, jak na takie maleństwo, to ja po prostu byłem w szoku, jakie to ma możliwości, jakie to ma. Szkoda, że nie mam go pod ręką akurat, bo chętnie bym wam pokazał kilka rzeczy, ale mamy na przykład fajny joystick, jeżeli chodzi o autofokusa. Co jest takim minusem, no to mniej przycisków takich, które można sobie programować na samej obudowie. Pod tym względem Sony wypada lepiej i Canon wypada lepiej, natomiast jeżeli chodzi o same możliwości, naprawdę Fuji stanęło na wysokości zadania, daje nam kapitalne możliwości. Dla fotografów to też jest nie lada gratka, bo oprócz tego oczywiście, że można zapisywać w RAW i stosować swoje własne presety, ustawienia, suwaki, przesuwać, to mamy też symulacje filmów, które są znane z aparatu Fuji. I tutaj właściwie ten aparat dostał naprawdę procesor i przede wszystkim matrycę ze swojego flagowego aparatu, dzięki czemu mamy naprawdę do czynienia z kapitalnym, właściwie profesjonalnym aparatem w małym body. I to są wielkie plusy, ta symulacja filmów, symulacja różnych klasycznych wyglądów w tym aparacie i sam wygląd JPEG-ów już prosto z aparatu może być bardzo kuszący dla kogoś, kto nie chce obrabiać swoich zdjęć, bo często prosto z puszki, tak mówię, prosto z puszki, czyli prosto z aparatu dostajemy naprawdę kapitalne zdjęcia. Minus, no cóż, więcej tych guzików na pewno na obudowie by się przydało i działanie autofokusa zdecydowanie jest na gorszym poziomie niż M50 Mark II i niż Sony A6100 oraz A6400, jeżeli chcemy wydać więcej pieniędzy. Czyli krótko rzecz ujmując, autofokus, ja nie mówię, że on jest zły, on jest dobry, on działa, jest w porządku, ja go testowałem, jeżeli chodzi o system Fuji, natomiast no, potrafi się zgubić, jeżeli chodzi o śledzenie twarzy, śledzenie oka, potrafi się zgubić, ale wciąż jest to całkiem niezły aparat vlogerski, bo w takich zastosowaniach, kiedy jesteśmy blisko twarzy, to aparat się zdecydowanie nie gubi. Ma uchylny o 180 stopni ekran, podobnie jak to występuje w A6400 i A6100. I to jest rozwiązanie, które bardzo lubię, bo nie wygląda, jakbyśmy patrzyli w bok, tylko nawet patrząc sobie na ekran nad aparatem i tak wydaje się, że patrzymy w obiektyw, czyli jest ten kontakt z ewentualną publicznością. Także Fuji jest świetnym aparatem, można spokojnie nim robić zdjęcia ślubne i co bardzo ważne, zdjęcia ślubne, reportażowe, to też jest taki aparat, który bardzo wielu docenia street fotograferów, czyli ludzi, którzy na ulicy fotografują, fotografię uliczną robią. I co bardzo ważne, to tak jakoś nawet nie zauważyłem, ale w międzyczasie buduje się bardzo mocno ta linia natywnych szkieł do Fuji i trzeba przyznać, że i zarówno same firmowe Fuji, jak i alternatywne obiektywy występują do tego systemu naprawdę dużych, zaskakująco ilościach. I tak mamy Sigma, Tamrona, Seven Artisans, Sirui, naprawdę całą masę różnych obiektywów, które można sobie dobrać, manualne, z autofokusem, szerokie, jasne, są też bardzo fajne zoomy, na przykład bardzo uniwersalny 16-85, o ile pamiętam, kapitalny obiektyw do podróżowania ze stałym światłem F4, może naprawdę nim zrobić całą masę rzeczy, także świetny aparat też na gimbal. Także gorąco polecamy dla wszystkich początkujących, żeby ten aparat też wziąć sobie tak pod radar i wziąć go pod uwagę, jeżeli chodzi o swój wybór. Rozgadałem się bardzo, więc teraz konkretnie przechodzimy z kategorii APS-C do kategorii pełnoklatkowych aparatów, czyli pierwszy tutaj aparat, który jest oczywistym wyborem dla kogoś początkującego, to jest Canon RP. Może nie powala swoją specyfikacją, ale tak naprawdę aparat, który daje ogromne możliwości. Jest to aparat pełnoklatkowy, czyli na przykład, powiedzmy, jeżeli chcecie wystartować z biznesem fotografii ślubnej, jeżeli chcecie spróbować swoich sił jako ślubni fotografowie, no to ten aparat jest naprawdę kapitalny. Do niego możecie sobie dokupić całkiem niedrogą, kanonowską, natywne szkiełko 35 mm o świetle 1.8 RF, 50 RF ze światłem 1.8, też całkiem niedroga, sympatyczne szkiełko i naprawdę macie fantastyczny zestaw na początek dla fotografujących czy filmujących śluby. 4K,
Nie jest to jakaś jakość tego 4K, nie wiem, fenomenalna, ale naprawdę wystarczająca. Można spokojnie na tym pociągnąć kanał YouTube, można spokojnie na tym vlogować. Jeżeli chodzi o vlogowanie, to tutaj byłem ostrożny, bo w Full HD jest owszem super, natomiast w 4K no, jest duży współczynnik przycięcia, ten crop factor jest dość spory, więc to jest coś, na co chcemy zwrócić uwagę. Jako taki dodatkowy, taki cukierek dostajemy stabilizację cyfrową, nie matrycy, ale stabilizację cyfrową, której ja osobiście nie polecałbym używać, lepiej sobie stabilizować, jak już chcemy wystabilizować obraz. Postprodukcji, gdzie możemy ten efekt jakby sterować, jakby możemy mieć na niego wpływ, bo czasami stabilizacja cyfrowa w aparatach potrafi zepsuć tak naprawdę bardziej nagrania niż pomóc, a potem już ciężko to uratować. Natomiast jeżeli w postprodukcji to robimy, no to jeszcze wciąż możemy się tutaj uratować. Natomiast Canon RP to bardzo rzetelny aparat z całkiem niezłym autofokusem. Autofokus twarzy i wykrywanie oka nie jest może na najwyższym poziomie, ale na bardzo przyzwoitym poziomie. Potrafi się gdzieś tam w ruchu zgubić, natomiast w wielu sytuacjach naprawdę działa to nieźle. Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to też jest bardzo dobrze. Są to te kolory canonowskie, dostajemy je, takie ciepłe, przyjemne, które znamy z systemu Canona. Czyli krótko rzecz ujmując, bardzo fajna rzecz. Szczególnie polecałbym dla fotografów ślubnych, którzy chcą zacząć swoją przygodę. No i cóż, to dużo nie powiedzieć. Jest to pełna klatka i tania. A to już samo w sobie jest rekomendacja. Tania pełna klatka to się nieczęsto zdarza, bo najczęściej pełne klatki jednak swoje, pełnoklatkowe aparaty bezusterkowe swoje kosztują. Natomiast tutaj mamy całkiem niezły pakiecik. Oprócz tego ten aparat jest lekki, kompaktowy i całkiem niezły ergonomicznie. Ja osobiście ergonomicznie nawet go wolę niż Canona R. Na minus jeszcze no, może żywotność baterii, czyli jeżeli chcecie robić nim jakieś dłuższe sesje, to zaopatrzcie się w jeden lub dwa zapasowe, najlepiej dwa zapasowe akumulatory i to jest wszystko do obejścia, całkiem jest to sympatyczny aparat. Okej, okay, jeżeli chodzi o... Aha, no jeszcze jedna rzecz, to też wybór obiektywów natywnych, tych na bagnet bezusterkowy Canona. Tych obiektywów z serii R jest już coraz więcej, więc to też jest niezły argument, żeby wejść w ten system. I te obiektywy są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Testowałem wiele z nich i no, muszę powiedzieć, że jak to mówią, mucha nie siada. Czekajcie, wyknę sobie tylko herbatki z mojego oryginalnego fotoformowskiego kubeczka. Czekajcie, logo, bo to... Dobrze, ustawiamy logo. No i ostatnim tutaj naszym aparatem na dzisiaj jest Nikon Z5, którego testowałem niedawno, z którym sobie zwiedziłem zachodnie wybrzeże Portugalii kamperkiem, z czego jestem mega zadowolony. I muszę przyznać, że jakby taki powrót do systemu Nikona był dla mnie bardzo przyjemny. Ja zaczynałem właściwie od Nikona. Były moje pierwsze cyfrowe aparaty, oprócz tego, że pierwszym moim cyfrowym aparatem w szkole średniej był Casio, ale to taki żarcik. Nikon prezentują te aparaty ze sobą naprawdę bardzo wiele. Jest to najdroższy aparat w całej puli dzisiaj wymienianych aparatów, natomiast jest to absolutnie kapitalny aparat, jeżeli chcecie zacząć i później kontynuować przygodę z fotografią i z filmowaniem. Mamy 4K do 30 klatek na sekundę, mamy tutaj Full HD 120 klatek do 120 klatek na sekundę, oczywiście można mniej. Jakość tych nagrań jest bardzo dobra, współczynnik przycięcia no jest, ale nie jest on wielki, także można spokojnie tym aparatem vlogować, chociaż nie jest ten ekran w 100% uchylny, więc można zastosować taki patent w postaci takiego sterka tutaj na gorącą stopkę i wtedy można siebie zobaczyć, co filmujemy. Tak z grubsza, bo do vlogowania to też nie jest jakieś strasznie istotne. Mamy bardzo dobry wyświetlacz, bardzo dobry wizjer przede wszystkim. Ten wizjer naprawdę jest tutaj na kapitalnym poziomie. Wiele z Was może na to zwrócić uwagę. Mamy tutaj świetną ergonomię, bardzo dobry przełącznik między trybem filmowania a wideo, taki naprawdę, który spełnia wszystkie swoje funkcje. Mamy świetną ergonomię, bo mamy mnóstwo przycisków funkcyjnych na tym aparacie. Tutaj na body też jest, o może nie tym palcem, tutaj na body też jest dodatkowe dwa przyciski funkcyjne. Świetna jakość zdjęć, byłem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Świetny white balance, świetne kolory wychodzą z tego aparatu. I za bardzo ważne, i tutaj mam taką jakby możliwość odkupienia troszeczkę się, bo niedawno opublikowaliśmy na naszym kanale pełną recenzję tego aparatu, gdzie rozgadałem się przez 30 minut na temat tego aparatu, co znaczy, że go polubiłem. I tam narzekałem jedynie właściwie tak naprawdę na ten autofokus, który łapie twarz i oko dość późno. I
dokładnie dzień później, albo dwa dni później, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba dzień później po premierze tego odcinka Canon, znaczy Nikon, przepraszam, wypuścił nowy firmware do tego aparatu. I to ten firmware zdecydowanie poprawia działanie autofokusa, szczególnie wykrywanie twarzy i oka, gdzie już to wykrywanie twarzy i oka działa dużo szybciej. Dużo szybciej już ten aparat łapie twarz, dużo szybciej już łapie oko, bo niestety w tej poprzedniej wersji firmware'u dość późno załapywał, o, mamy tutaj twarz, mamy tutaj oko, właściwie to już naprawdę blisko aparatu było. Natomiast teraz dużo wcześniej łapie, więc jakby bardzo, bardzo mocno został poprawiony ten aparat poprzez po prostu wewnętrzne oprogramowanie, które zostało poprawione. Co ważne jeszcze oprócz tego, to ergonomia, czyli na przykład joystick do wyboru polu autofokusa. Oczywiście mamy tutaj pełną gamę wejść, pełnorozmiarowe HDMI, wejście mikrofonowe, słuchawkowe, podwójny slot kart pamięci, co w żadnym z dotychczas wymienionych aparatów nie występuje. Więc jest to aparat zdecydowanie najbardziej pro z tych wszystkich, które prezentujemy dla początkujących. Wciąż jednakowoż reprezentuje on sobą bardzo przyzwoitą cenę. Można go kupić stosunkowo niedrogo. Dodatkowo możemy sobie go kupić z całkiem niezłym kitowym obiektywem 24-50, czyli naprawdę bardzo fajny, uniwersalny zakres o świetle 4-6.3, czyli też nie jest źle, bo na pełnej klatce już możemy coś tam nawet mówić o jakimś rozmyciu tła. No, powiedzmy, obiektywy Nikona są stosunkowo drogie, dlatego na przykład, ale też tutaj chcę się odkupić, bo jak zrobiłem petycję do Nikona, że poprosiłem o tańsze obiektywy, to no, dużo z Was pisało, komentowało na kanale tam w podpisach, że no przecież są tanie obiektywy, na przykład Viltrox. Wspominałem wprawdzie o Viltroxie, ale na przykład jeden z komentarzy mówił o 40 mm, to jest chyba 2.8, o ile pamiętam. No tak, tak, są faktycznie tańsze obiektywy, natomiast faktycznie 35 ze światłem 1.8 tania i 50 ze światłem 1.8, czyli te obiektywy, które są mega popularne i bardzo lubiane wśród fotografów, którzy szukają jakiejś niedrogiej, fajnej stałki, żeby rozpocząć, no takiej oferty brakuje, natomiast faktycznie jest 40, jest 28, to są tańsze obiektywy. No i świetne rozwiązanie to jest ten konwerter, ten konwerterek, dzięki któremu możemy Nikon FTZ, dzięki któremu możemy podpinać starsze szkła. Tutaj akurat mam podłączoną Sigma Art 35-1.4, którą uwielbiam. Natomiast można podpinać fantastyczne starsze szkła Nikona, które naprawdę przetrwały próbę czasu, są kapitalne i wybór tych szkieł i ich cena no, po prostu są świetne. Dlatego ten Nikonek zdecydowanie, jeżeli macie ochotę, czy może ochotę, jak i też możliwość wydać troszkę więcej pieniędzy, to ten Nikon zdecydowanie jest aparatem, na który warto spojrzeć. Jako taki bonus oczywiście można by wspomnieć o Sony A7 Mark III, który występuje w różnych promocjach, można go naprawdę kupić w niezłych pieniądzach i wciąż to też jest kapitalny aparat, mimo premiery jego młodszego brata A7 Mark IV. Wciąż A7 Mark III jest aparatem, który no, naprawdę świetnie pracuje i zresztą ten odcinek nagrywam Sony A7 Mark III, także to jest taki bonus, że można też, jeżeli macie ochotę troszeczkę więcej wydać pieniędzy, pomyśleć o tym aparacie. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest wyczerpująca lista wszystkich aparatów dla początkujących, które moglibyśmy polecić, natomiast lista, którą uważamy za taką wartościową, wartościową listę aparatów, na które warto spojrzeć, może tak to określę. Okej. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji i nie zapomnijcie też w komentarzach wspomnieć o aparatach, które Wy bralibyście pod uwagę jako aparaty, dobre aparaty na początek dla początkującego fotografa czy wideografa. Okej, z tej strony Jacek Sopotnicki, Jacek Sputnik, jeszcze raz dla Fotoformy i oczywiście do zobaczenia w następnym nagraniu.